Witam Państwa serdecznie i zapraszam na szczegóły prognozy pogody. Przed nami przyjemna noc, szczególnie w centralnej, wschodniej i południowej części kraju. Tam spodziewamy się bezchmurnego nieba, natomiast niewielkie opady deszczu wystąpią na Pobrzeżu Koszalińskim i na Pomorzu Gdańskim. Słupki rtęci w tej części kraju pokażą do 10 stopni. Temperatura maksymalna to 14 stopni w Poznaniu i w Gdańsku. Sprawdźmy prognozę pogody dla Europy. Na południu wciąż najwyższe wartości, tym razem 36 stopni zanotujemy w Madrycie i tam niewielkie opady deszczu. Duża ilość słońca na Bałkanach do 34 stopni w Atenach. Nieco chłodniej w Oslo, tam temperatura spadnie do 17 stopni. Sprawdźmy szczegóły prognozy pogody dla naszego kraju. W Polsce słońca nie zabraknie, ale pojawią się przelotne opady deszczu. Słońca najwięcej spodziewam się na Podkarpaciu i tu do 22 stopni. Temperatura minimalna to 17 stopni w Gdańsku i w Koszalinie. Tam dość porywisty wiatr, który wpłynie na odczuwalną temperaturę. Będzie ona odrobinę niższa od tej prognozowanej. Sprawdźmy prognozę pogody na kolejne dni. W czwartek temperatura wzrośnie do 24 stopni, tyle na wschodzie i w centrum. Bardzo pogodne niebo w części północno-wschodniej, pozostałe regiony z niewielkimi opadami deszczu. Ale już w piątek niebo rozpogodzi się i przejaśni we wszystkich regionach. Nigdzie nie spodziewamy się opadów, tym razem na północy bezchmurne niebo. W sobotę bardzo podobna sytuacja pogodowa. Na niebie spora ilość słońca i bez opadów deszczu, z tym, że temperatura wyraźnie wzrośnie do 29 stopni w centrum, a także na południowym wschodzie. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.